Jedziemy. Cześć, tu Tomek z Motokontrolera. Jeszcze raz. Cześć, tu Tomek z Motokontrolera. Dzisiaj razem z kolegami jest ze mną Remik, jest ze mną Tomek, alias Misiek. Cześć. Hej. W serii luźnych opowieści z kanapy. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z Motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. A wy jakieś historie ciekawe takie? Kosztowe, niekosztowe? Kosztowe, niekosztowe? No, na pewno coś macie, że coś przekroczyło wartość auta, bo nie wierzę, że nie. Pewnie, że są. Ja tak kiedyś już nawet wspominałem, też obiecałem wam odcinek, na pewno go kiedyś nagram i opowiem historię BM-ki, nieraz nawet się pytaliście o nią, a co? BM-ki. Parę razy gdzieś tam wystąpiła ta BM-ka. W odcinkach na YouTubie, tam nagrywałem jakieś filmiki przed nią. No ale tak suma summarum. Jeszcze przed tą BM-ką, która mnie, że tak powiem, zawiodła i trochę się na nią obraziłem, miałem też 61 dwulitrowego diesla z silnikiem M i byłem bardzo zadowolony. Miała 320 tysięcy. Samochód sprzedałem znajomemu. Ma już ponad 400, jeździ do tej pory, sobie chwali. Oczywiście też samochód musiałem zrobić po swojemu. Ale zrobiłem go na, uwierzcie mi, że zgodnie ze sztuką i ładnie. Na pewno by się wam podobał. Co zrobiłem? No niektórzy BMW-karze też powiedzą, że no kurczę, zrobiłem ze zwykłej wersji, zrobiłem wersję M-pakietową, ale zrobiłem ją tak, jak należy. Czyli z zewnątrz kompletny M-pakiet, całe zderzaki, progi, listwy i tak dalej. W środku również sporty, czarny sufit. Tak jak powinno być, tak została zrobiona. I naprawdę bardzo dobrze mi służyła. Jak skończyłem, że tak powiem, cały projekt, uzbroiłem ją w zewnętrzny, wewnętrzny pakiet i wszystko tip-top, sprzedałem ją koledze. No i co? Zaczęły się poszukiwania. Kupiłem E61 z ostatniego wypustu. 2.10 rok z silnikiem N. Jak nie kupuj. No i skusiłem się, bo w sumie kolega miał też ten samochód z tym samym silnikiem i mówi, kupuj tego, mówię ci, dobre są, nic się nie dzieje, naprawdę polecam, no nie? No myślę, no tak, no z jednej strony, kurczę, jak dbasz, tak masz, no może faktycznie, no trzeba spróbować, no nie cofajmy się do tyłu, idźmy do przodu. Kupiłem podczas oględzin ogólnie samochód spoko, jakiś tam jeden błąd związany z AGR-em. No dobra, no drobnostka. Samochód kupiony, ogarnięte podstawowe rzeczy, serwisy. EGR no niestety przestwarzał mi, że tak powiem, problem, wyrzucało błąd, gdzieś tam czek się świecił. Zacząłem poszukiwanie EGR-u. Po Allegro gdzieś tam poprzeglądałem, sklepy motoryzacyjne nie posiadały oryginałów. Był problem, myślę, kurczę, no problem EGR tego, no podstawowa rzecz. No ale telefon do ASO, w ASO cena przez pół, myślę, o co kurczę chodzi? No a pan mi sprzedawca mówi, przynieś stary EGR, dostaniesz nowy. No nie? Jak stary EGR? Do ASO przychodzę, do ASO kupić część, a oni chcą ode mnie moją starą? No ale o co chodzi? Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo. Kasa, no nie? No i co? Wiadomo, co tam się może zepsuć. Elektronika się psuje, więc cała obudowa, korpus i te elementy zostają, ładnie to czyszczą, ładnie to piaskują, szkiełkują, nie wiem dokładnie co oni tam z tym robią, zakładają nową elektronikę, pak do klienta, idzie. W pudełeczku dostałeś powinien? Oczywiście. BMW. I co? Dostałem, założyłem pół roku spokoju, nic się nie działo, nic nie tego, ogólnie nie przestwarzało żadnych problemów. Samochodem jeździłem na co dzień, użytkowałem, jeździłem na raporty, no co się tylko dało. Zrobiłem autem od zakupu może z tak 50 tysięcy pewnie. Pierwsza przygoda po roku czasu. Akcja serwisowa. Dostałem info. Kabel plusowy w bagażniku, bo tam wiadomo akumulator z tyłu. Kabel plusowy wchodzi. Był problem, on się tam grzał i tak dalej. Nie wyglądało to ładnie, bo zaglądnąłem, popatrzyłem. No wygląda ładnie, no ale jest akcja, zapraszają, jadę, wymienię. Pojechałem, wymienili, samochód oddali, po roku czasu, pamiętam jak dziś, luty,
Wracam z raportu ze Stalowej Woli, wieczór, godzina coś koło 19, przyjeżdżam do domu. Nie chciało mi się wchodzić tam jeszcze tak na tego, tam o pieskom jeść, coś tam tego, poogarniać parę rzeczy. Nie chciało mi się chować auta, zostawiłem go na polu. Idę już do domu. Ostatnie spojrzenie, jak to mówią, na swój samochód, no nie? Jak kochasz swój samochód, to zawsze się zawsze na zanim oglądniesz. Na koniec, tak. Więc ostatnie spojrzenie na auto, ja patrzę, dymi się spod koła, no nie? Co jest, kurde? Lecę do tego samochodu, no przecież jakbym zagotował hamulce, cokolwiek to by śmierdziało. Przecież bym to poczuł, no nie? Macam te koła, kurde, zimne, patrzę, no dymy walą. Ja zaglądam do środka, siwo. Myślę, ja pierdzielę. Dobra, gonię, klucze, gaśnica, wiadro, woda, wszystko co tylko się dało. Otwieram drzwi, no nic. Klapa bagażnika w górę, nic. Tam podwójne dno, uchylam dno, tam pff, ogień. No to gaśnica, strzał, potem woda jeszcze, chlast tam w ten. Ugaszone, poleciałem z powrotem, przelałem go. Ja myślę, ja pierdzielę. Kabel plusowy, zero objawów. To nie to, że nie wiem, coś tam prądy mi uciekały. Nie wiem, komunikaty waliły. Totalnie nic. Nowy zero kabel. Objawów. No, rok czasu miał, ale po akcji serwisowej nowy kabel. No bo stary, powiedzmy, miał te, nie wiem, 10 lat, no nie? No czy tam nowy. 9. No to roczny to nowy. Tak. No i myślę, o kurde, nie. Telefon. Puch, dzwonię, serwis, mówię, wiecie co, na razie jestem bardzo jeszcze spokojny. Samochód był u Was rok temu na akcji serwisowej. Macie szczęście, że go nie schowałem do garażu, bo auto jest całe. Nadpaliło się tylko. Wymienialiście kabel, robiliście akcję serwisową i samochód się zapalił od tego. Niemożliwe. Ja mówię, możliwe, jestem pewien w 100%. Wie Pan co, ja już dzwonię do kierownika. Kierownik będzie dzwonił. Kierownik zadzwonił, opowiedziałem historię, jak wyglądała. Wie Pan co, proszę tutaj spokojnie, my wszystko załatwimy. Jutro przyślemy lawetę, weźmiemy samochód, musimy to ocenić. Załatwimy temat. Przyjechała owszem laweta, wszystko tego, wzięli samochód. Pojechał samochód do nich na ekspertyzę. Ja już byłem taki wkurzony na nich, no ale mówię, no kurczę, no wreszcie co? No tak, no nasza wina, no nie? No ja mówię, no i co w tej sytuacji? No wie Pan co, no jest problem. Ja mówię, no jaki jest problem? Wasza wina, przyznaliście się, samochód się zapalił, macie szczęście, że się nie spalił. Co w takiej sytuacji? No nie mamy pieniędzy, no nie? Ja mówię, jak nie macie pieniędzy? No przecież wzięliście kasę. A wie Pan co, no w Pana przypadku ten kabel plusowy wyglądał tak ładnie, że my go nie wymieniliśmy. Ja mówię, ale wzięliście hajs. No tak, no 6,5 tysiąca. Ja mówię, no i gdzie ten? No poszli na Bibę, no nie? Najprawdopodobniej, no bo ciężko powiedzieć, o co chodzi. No bo kabel nie wymienili, kasę przewalili, bo jej nie ma. No i on mówi, on nie ma skąd pieniędzy wziąć. Ja mówię, ale co mnie to interesuje? Pewnie weźmiecie kolejnego, który przyjedzie i powiecie mu, to, no w sumie ładnie wyglądał, no nie? To znaczy nie powiecie mu tego. Ładnie wyglądał, nie wymienicie, centrala Wam wyśle hajs, a Wy, mówię, wymienicie, no nie? W tym przypadku mi. I powiem szczerze, jak faktycznie wymienili, to było widać, że był wymieniony i naprawdę było to zrobione tak, jak powinni robić podczas każdej akcji serwisowej. Ten kabel był totalnie oddzielony od budy. Była taka, no bo to już była reparaturka zrobiona, ale reparaturka typowo plastikowa wokoło, z góry, z dołu. Ten kabel wchodził, nie było możliwości, że nawet jak będzie słaby styk, że to nam zmasuje i doprowadzi do pożaru. Nie? No było zrobione perfekt. Oczywiście auto wytrzymali. Ja powiedziałem, że tam wszystkie plastiki mają być wymienione, to co się natopiło i tak dalej, ozonowali go, no cuda na kiju robili, żeby mi tam, że tak powiem, dogodzić. Suma summarum, tam chyba tylko chodziło o moduł Bluetootha, który uległ uszkodzeniu, no tak po części, może przeze mnie, może trochę przez ten pożar, ciężko powiedzieć, bo ja tam gaśnicą go czasnąłem, wodą polałem i tak dalej. Oni go próbowali gdzieś tam naprawić, kombinowali, coś tam, ja już wreszcie sobie dałem z nimi spokój, bo tylko więcej czasu traciłem niż to było warte, a ten moduł kosztował tam, nie wiem, 120 zł i sobie sam to wymieniłem finalnie. To była pierwsza akcja i ten temat zakończyłem, już wtedy się trochę, że tak powiem, no, ciśnienie mi podniosło. No i później przez rok jeździłem, użytkowałem ten samochód i pewnego któregoś pięknego razu też wracając z raportu, gdzieś tam jakaś z trasy, wróciłem do domu, na drugi dzień odpaliłem samochód i delikatnie tak, no inna praca była ciut, no ale tak myślę, kurczę, jakieś takie oczywiście
jakieś drobne mody tam u siebie zrobiłem, zmieniłem układ wydechowy tam od 3 litrówki, bo mi się bardziej podobał, bo tam fajny końcowy tłumnik już był, dwururka, nie taka jedna szeroka, coś tam tego. Troszeczkę taka praca, ogólnie samochód pracował bardzo ładnie, błędów nie było żadnych, natomiast w środku troszeczkę był głośniejszy. No ale jeździłem z biegiem jazdy, kilometrów, coraz głośniej gdzieś to zaczęło się taki dźwięk dobiegać. Niektórzy znajomi, jeszcze to wiadomo, auto się użytkuje, powoli się człowiek z tym dźwiękiem tam przyzwyczaja i tak dalej. No i parę razy gdzieś tam jacyś znajomi coś tam wsiedli i ty mówię, co ty tu zrobiłeś w tym aucie? No ja tak kurde, no w sumie mówię, no nic, no tam układ wydechowy trochę, wiesz, tłumnik zmieniłem końcowy, no ale tak wiesz, tak w środku tak chodzi takie tu, tak jakbyś miał jakieś tam, nie wiem... Z rasowym klangiem. Tak, takim troszeczkę. To nie było takie tłuczenie jak, nie wiem, panewka czy cokolwiek, coś tak ewidentnie wali. Tym bardziej, że na zewnątrz totalna cisza. Komora silnika totalna cisza, ale w środku ruszając, przyspieszając, zmieniając dźwięki takie tu. Tak kurczę, dało mi to trochę do myślenia. No i tak w sumie pojechałem do jednego mechanika, pojechałem do drugiego, do trzeciego. Każdy mówi, ty, coś jest nie tak. Ja mówię, no ja pierdzielę, no o co chodzi? No zero błędów, wszystko jest w porządku. Nic się nie dzieje, no ale faktycznie już mi się zrobiła taka głowa, no ty, no coś jest nie tak, no nie? Pojechałem do znajomego, coś zaczęliśmy kombinować, to odpiąłem układ wydechowy, to coś tam. No kurde, ten dźwięk jest, ja pierdzielę. No nie wiadomo o co chodzi. Dobra, stetoskop, słuchamy. No, na silniku cisza. Do skrzyni wali, do wału wali. Dobra, odpinamy wał. Tłuczę dalej, odpinamy skrzynię. Cisza. Dziwne. No, olej spuściliśmy. Czysty. Kurde, skrzynia. Albo dwumasa. Nowa dwumasa. Czas, założyliśmy skrzynię, zakładamy, odpalamy, ruszam. Wali. Dobra, skrzynia. Pojechałem do znajomego, taką samą skrzynię ma, przywiozłem skrzynię, zakładamy na samochód, wali. Coś ewidentnie przez wałek zdawczy przenosi. Sprawdziliśmy luzy wzdłużne. No nie ma. Kurde, no nie wiadomo co jest. No i człowiek już taka głowę ma, no myśli, no tak, z jednej strony jeździć, teoretycznie nic się nie dzieje. Z drugiej strony, kurde, jak się za chwilę sypnie albo stanie, no będzie problem. No i decyzja. No objeździłem mechaników, za bardzo nikt nic nie wie, no trzeba rozbierać motor. No a jaka pewność, że coś znajdziemy? No każdy ręce rozkłada, no żadna, możemy rozebrać, możemy złożyć, może się nic nie okazać, no nie? No i powiem szczerze, tak trochę już zachodziłem w głowę, no bo koszty remontu, rozebrania, złożenia i tak dalej, wiadomo jak to jest. To są 7, 8, 9, 10 tysięcy, zależy jak się podejdzie do tematu. Stwierdziłem, dobra, wystawiam samochód na sprzedaż. Napisałem ogłoszenie, wystawiłem, opisałem jaki jest problem i tak dalej. Niedługo czekałem, parę dni, dzwoni. Oczywiście cenę dałem adekwatnie, no niżej praktycznie cenę silnika w dół. Dzwoni telefon, dzwoni jakiś handlarz, chce przyjechać i oglądać samochód. Dobra, nie ma problemu. Przyjechał facet, pooglądał samochód, pomierzył, posprawdzał, no kurde, mówi no bajka, no nie? Podpiął komputer, nie ma nic. Będziemy jeździć. Ja mówię, no okej, no nie. No i facet jeździ. No ale widzę, jeździ ekstremalnie. Wiesz, i spokojnie, i energicznie, i na jedynce mi go, wiesz, zamyka, dwójka, trójka na tych. Ja mówię, człowieku, jak się ten samochód, nie wiem, ten motor rozleci, no bo ja nie wiem, co się dzieje, no nie? To kto tu koszty pokryje? No wiesz, ty go tak, chłopie, testujesz na lewo i prawo. Ja nie mam nic do ukrycia. No ale z drugiej strony, no nie, no wiesz, no wszystko sobie można, ale no aż tak. Nie, słuchaj, ja to muszę posprawdzać. Dobra. Posprawdzał, ile weszło. Ze 3 godziny sprawdzał ten samochód. Mówi, spoko, wszystko mi się podoba tego, muszę przemyśleć, ja pogadam z mechanikiem, jak coś chcesz tam znać. Godzina chyba 21 albo 22, dzwoni telefon, dzwoni on. Ja ten samochód dzisiaj muszę mieć. Ja mówię, no ale chłopie, ja jestem w pracy jeszcze, no nie? Ja go muszę mieć dzisiaj, o której ci pasuje? 12 w nocy, pierwsza, dzisiaj muszę przyjechać i to auto wziąć.
Myślałem, o co chodzi, no nie? No ale dobra, no nie, klient nasz pan. Przyjechał, 12 w nocy chyba, ja, on na tej pierwsza chyba, gdzieś tam spisaliśmy umowę, wszystko tego popakowaliśmy. Na tych, on tak jeszcze, za 3 dni jestem u ciebie, no nie? Ja mówię, okej, no nie? To nie jest silnik. Ja mówię, no to fajnie, no nie? No to, słuchaj, jakby to był silnik, to on za przeproszenie już by się dawno wiesz. Ja mówię, no możliwe, no nie? Ja na ile mogłem, na tyle go sprawdziłem. Według mnie coś tam jest grubszego. Nie jest. Dobra, minęło 3 dni, nie ma, minęło tydzień, 2 tygodnie, dzwoni do mnie. Ty, słuchaj, to wiesz, jednak chyba coś z silnikiem, no nie? Ja mówię, no mówiłem ci. Ale my to będziemy robić. Dobra, to będzie dwumasa. Ja mówię, nie będzie dwumasa. Będzie dwumasa. Dobra, wymienił dwumasę. Gdzieś tam wysłał wtryski. Coś tam wyrozbierali w ogóle go tam na... Będzie coś od rozrządu. Ja mówię, rozrząd był robiony przeze mnie. To jest NK pierwsze, co to robimy rozrząd, no nie? Nie będzie rozrząd. Będzie ktoś coś źle złożył, napinacz tego. Dobra. Powalczył, chyba tam jakiś czas, potem się nie odzywał, ja patrzę, jest ogłoszenie. Oczywiście niewspomniane nic, ściema popisana taka w ogłoszeniu, jakich mało. Pierwszy właściciel, samochód oczywiście nie przerejestrowany na moich blachach, opisane wszystko, no perła, no nie? Cena, dychę więcej. Myślę, kurde, ogarnął to auto, czy nie, no nie? No oczywiście nie masz żadnej zmianki, no nie, o tym. No, ale to obserwuję, to ogłoszenie cały czas jest. Znikło to ogłoszenie. Myślę, może sprzedał, nie? No ale minęło parę miesięcy, dzwoni do mnie. Ty, słuchaj, wiesz co? Ja już wiem, co się z tym motorem stało. Ja mówię, co się stało? Ja ci powiem. Bo mówi, nie ukrywam, ale ja go wystawiałem. A ja tak, wiesz, głupa udałem, tak? No tak, tak, ja go wystawiałem. No ale nikt nie kupił, bo tam, wiesz, no nie ogarnąłem, sprawdziliśmy, wszystko stukało, dalej nie wiadomo, o co chodzi tego. Nikt nie za bardzo nie wiedział, co to jest. Myślałem, że go tak sprzedam, ale go nie sprzedałem. Ale teraz już wiem. No jechałem nim 2 dni temu, no i nagle mówi, zrobiło puf, i motor stanął. Ja mówię, no i co było, no nie? No rozebraliśmy silniki. Ja mówię, i pękł wał. Ten wał po prostu już był pękł, wtedy co ja już jeszcze go miałem, on pękł i go po prostu tak zakleszczyło, że to sobie wszystko jakoś tam hulało, no bo wiadomo, podpory wału, to, tamto, no, wszystko to się kupy trzymało. To się trzymało, ale to wszystko funkcjonowało i sobie pracowało. Wiadomo, co z biegiem tych kilometrów, tysięcy kilometrów, bo to tak było, bo ja nawet na tym takim stukaniu chyba zrobiłem ze 3000. To wszystko, wiadomo, nabierało coraz większych luzów, coraz większych, on tam jeszcze jeździł i tak dalej, aż wreszcie się to sypło, no nie? No i później auto, on mówi, że zrobił, ale ma już go dość, bo on oczywiście powiedział, że to będzie dla niego auto i tak dalej, on oczywiście ściema totalna, że już ma go dość, bo cały czas jak teraz jak jeździ, to tylko nasłuchuje, czy coś tam nie stuka i go będzie sprzedawał. No i tak widziałem, wystawił go za cenę tam. Ja myślę, że no nie wiem, z jaką sztuką zrobił ten silnik i ile on tam dołożył do tego silnika i jak on to poszedł. Bo jakby tak zgodnie ze sztuką, to śmieszne pieniądze strasznie. Praktycznie chyba nie zarobiłby nic na tym samochodzie. Chyba, że poszedł po taniości, po bandzie, no to wtedy tam może jeszcze parę tysięcy na tym aucie zarobił. Więc powiem szczerze, wyleczyłem się z chyba silników N. I później jeszcze opinie kolegów i różnych przypadków i tak dalej. I to się wszystko potwierdza, a nie tak dawno oglądałem BMW X5 E70. Też nie tak, no nagrywałeś właśnie to, nawet tak, odcinek tak, o E70, a ja później też miałem taką E70, fan marki BMW, same BMW i tak dalej. I to samo mi powiedział, mówi tak, przerabiałem już nie jedną BMW. Miałem wcześniej X5, E70. Mówi, z tym starym silnikiem 3-litrowym, teraz sobie wziąłem ten z N, jak nie kupuj, no i co? No i w styczniu 17 tysięcy. No i ząk. I mówi, ja już mam tego auta dość i go wystawiam i go sprzedaję, nie? No, więc powiem szczerze, że tak, na temat silników N... Jestem zrażony. Ależ miałeś piękny monolog. No, więc powiem szczerze, ogadałem się, no nie, no, ale, no, ale ten, no nie. To taka historia była z tą E61, jak ktoś był ciekawy. Miałem nagrywać materiał, nie nagrałem. No, więc tak to się zakończyło, no i po E61 mam teraz... Zaczęło ci się generalnie od akcji serwisowej, no nie?
zaczęło się generalnie w sumie od akcji serwisowej, o. Tak. Po roku czasu był pożar, no i po kolejny rok właśnie była sytuacja z tym. No więc wróciłem do starych, klasycznych E39. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu po VIN, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Na dzisiaj kończymy. Tyle pytań do nas. Jeżeli macie jeszcze jakieś, pytajcie, zadawajcie, zostawiajcie komentarze, nawet pod tym filmem, czy pod filmami, które tam oglądacie. I widzimy się w kolejnym odcinku z luźnych pytań do nas. Kanapy. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Na razie, cześć. Cześć, dziękuję. Na razie. Hej. Cześć.